Siemano, YouTube. Dziś sobota, ciepło, świetnie, przyjemnie. Mam nadzieję, że zobaczycie dziś jeszcze jeden filmik, ale dziś na początek alchemia. Trochę się zmieniło. Kurczę, wiecie co, żałuję, że trochę nie poczekałem z tą alchemią, z tym filmikiem, bo miałbym naprawdę może już jakiś legendarny kamyczek, a tu niestety wyszło, że nie. Dobra. Rzadki tam dalej, szlachetny i tak dalej. Wiem, jak się ulepsza. Trzeba 3 wziąć i po prostu wrzucić. Jak spalimy, to dostajemy jeden taki kamień, który był, wiecie, na przykład jeden szlachetny. Ale mam pytanie. Stopień jasności, czyli to drugie. Jeśli damy na przykład te 4 kamyki różne tej samej jasności i spalimy, to czy on wraca, w ogóle pali wszystko, czy coś zostaje? Bo jeszcze tego nie próbowałem. No i wiecie, tak szkoda będzie po prostu spalić go na, nie wiem, legendarnym i coś w tym stylu. No i co? No i będę w nosie? Bo chyba fasolkami one palą w ogóle, czy jak to jest. Ktoś w ogóle się orientuje? Bo ja próbowałem jakś to zapytać GMA, 2, 3. Każdy mówi, no, nie wiem. No chyba tak. Chyba tak jak mówisz. Czyli jak? No niestety wyjaśnienia brak. Powiem wam tak, się wkurzyłem trochę, bo nazbierałem na różnych postaciach po 100, po 120 tych różnych alchemicznych kawałków. Chciałem je dzisiaj przełożyć i zaraz zobaczycie, co jest w ogóle z przekładaniem. Szkoda, bo mogło zostać tak, jak było z przekładaniem. Bo teraz jest tak, że możemy maksymalnie 3 dziennie oddać. Kiedyś było 10, no i 10, no to 10 dziennie, no to musimy 100 odłamków wyrobić. To jest około pół godziny dropu na 42 levelu albo na 98. Ja to robiłem na 98. Tylko, że miałem problem z główką. No i widzicie, nie da się w ogóle ani przekładać, ani sprzedawać, ani wkładać do depo. Jakby nawet dało się wkładać do depo, to mógłbym robić to na 4 postaciach i mieć nawet 12 dziennie, tak? To już by było coś. To już by było trochę więcej niż tylko 3. Ale dobra, nie narzekam. Jest dobrze. Powiem wam, że robię to na 2 postacie. Robię to na Darka i robię to na Szamana Hellera. I powiem wam, że jestem zdumiony, bo doszedłem już do połowy, tak? A jeszcze nie za dużo tego zrobiłem. Ja następny filmik z alchemią zrobię dopiero, jak uzbieram jakieś 200 Core Dragonsów, tych niebieskich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na razie mam tyle, zaraz zobaczycie na filmiku. Chciałem oddać na szamanie, okazało się jednak, że nie mogę oddać na szamanie, bo misji wczoraj nie zakończyłem, no i po prostu muszę czekać aż 24 godziny. Pamiętajcie, jak oddacie, jak skończę moc smoczego oka, czy jak to się nazywa, po prostu zakończcie misję. To jest naprawdę ważne, bo jeśli tego nie zrobicie, wypadacie na 24 godziny z obiegu. Nawet jak nadrobicie sobie 30 odłamków, no to tak jak ja, będziecie musieli robić, przekładać je gdzieś na drugą postać. Jak widzicie, kasa trochę się uzbierała. Łącznie muszę zbierać jeszcze 1,44 miliarda. Ach, myślałem, że w tydzień to uzbieram, ale powiem wam, że jak zauważyłem, jak wszystko schodzi ze sklepów, to jest załamanie po prostu, masakra. Dlatego też muszę was zachęcić, żebyście zaczęli grać na Samosie. No bo wiecie, im więcej graczy, tym większy jest popyt na wszystko, dosłownie na wszystko. No tutaj niestety popyt na wszystko nie istnieje. Najchętniej ludzie by kupowali tylko kamienie duchowe. Reszta schodzi, no i ku trochę, ale reszta schodzi strasznie makabrycznie, strasznie słabo. A ja lubię trochę pozarabiać szybciej. No niestety tu aktualnie się nie da. Próbuję zarabiać trochę na ulepszaczach. Wystawiłem chyba wczoraj 6 czy 7 sklepików z ulepszaczami. To zarobiłem może z 40 kaka. Niedużo, naprawdę bardzo niedużo. Bo kilka rzeczy tylko zeszło. A ceny myślałem, że są mniejsze niż u innych, bo tak patrzyłem po sklepikach, żeby wiecie, szybko to wszystko poschodziło. A tutaj widzicie, na szczęście na okienka to grałem. O, jak teraz wyskoczyłem taki komunikat, trzeba kliknąć jeszcze raz na tego dziada i zaakceptować tę misję, że tam jutro trzeba przyjść. Właśnie, jeśli tego nie zaakceptujesz, 24 godziny w plecy jesteś. Tak jak ja na Hemenesie. Do zobaczenia, do następnych filmików z alchemii, nie tylko.